Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Star... The Forest! Jest nam Wojtek. Tak, witam w Don't Starwie. Sons of the Forest. Boże, nie wiem czemu jak chciałem się Don't Star skojarzył. Co ty robisz? Co mam robić? Nie wiem co ty robisz. Chcę zrobić ogrodzenie. A. Tylko to jakoś... A. Co ci mam przynosić? No, drewno trzeba. Leży tu. No, on ci bliżej? Ścinać. Boże, czekaj, jestem suchy. Co jesteś? No, sushi. Czy muszę zjeść batonika? Mam tylko jednego. A tu się strasznie dziwnie. Kevin ogólnie ma jakiś problem, bo. Kiedy on nie miał. On zamiast, patrzcie, on zamiast wsadzać te patyki, on je rzuca. Daj mu jeszcze raz, żeby utrzymywał bazę. Już mu dałem dwa razy, Tomek. Ale wiesz co, ja chyba sobie pułapki... Nie dałem mu utrzymywać bazy, tylko żeby zbierał patyki. On ma nie utrzymywać bazy, tylko patyki ogarnąć. No, czemu to mówisz do mnie podwójnie? Nie wiem. Już nie. Okay. Czekaj. Powiedz coś? No mówię. Nie, dobra. Przez chwilę słyszałem ci podwójnie. Dobra, ja muszę zrobić kilka pułapek na zwierzynę. Tych taniutkich, ty co ostatnio. Tak, to się budowało, tak. To jest dziwne, to jak dziwne, na to, broń. Dziwne to robię. Wcześniej chyba nie wyglądało to w ten sposób, w sensie to ogrodzenie. Było jakieś takie chyba mniejsze? Mi się wydaje? Ja nie bawiłem się w ogrodzenia, to nie mam pojęcia. Pułapka na zwierzęcia, ze zwierzęta. Co to jest wiącierz? Nie wiem. I don't know. Dobra, gdzie mieszka? Boże, gdzie mieszka? No, panna Agnieszka. No zaraz, ja muszę zobaczyć, gdzie tu jest... zmień tryb. R. Patyki, konstrukcje wzmocnione. Kelvin, słonko, co ty robisz? No tak będziesz słodzić, to na pewno nam nie pomoże. Dlaczego ty rzucasz te patyki zamiast napełniać pojemnik, chłopie? Dobra, trzy takie budki zrobię. O nie, ten więcierz też spróbuję, to jest. Chcę zobaczyć. Kelvin, stój. Ty potrzebujesz dużo patyków? No, najlepiej by było, bo trzeba ogarnąć więcej tego. Zdobądź patyki i napełnij pojemnik. Ty się musisz od nowa, Kelvin, uczyć? Co jest z tobą? A co my mamy, zbierz patyki 53? Aha! No, okay. Zrobiłem ten, pułapki. Dobra. Ty, a to szop, ja myślę, że to niedźwiedź. Szop, chodź tu! Chodź, ci karahiri zrobię. Niedźwiedź. Ej, no bo tak z daleka tak to wyglądało. Wyglądało. Znaczy, tu niedźwiedzia by mi brakowało. Tak, Tomeczko, niedźwiedź. Ja. Nigdy z szopa z niedźwiedziem nie pomyliłeś? Nie zdarzyło mi się. I mam być szczery. No mi się właśnie zdarzyło. Chciałbym teraz tą deskę... Mogę to jakoś... Kurde, to zbieranie patyków jest... useless. Gdzie to są te czerwone krzaczki jeszcze tu? Raz, dwa, trzy... Jak ja mogę to postawić tu? Aha, w ten sposób. Cztery... Ale ja nie chcę tego... O ja pierdziele, ale to jest dziwne. Powiem tak, mam wrażenie, że to budowanie się zmieniło trochę na gorsze. Nie wiem dlaczego, ale... Osadne. Ale jakoś tak mi się, kurde, dziwnie tu buduje w ogóle w tym foreście. No ja jeszcze nie próbowałem, za chwilę spróbuję. Nie mogę, na przykład chcę teraz zrobić tak, żebyśmy mieli taką mniejszą platformę jakby pod tą główną platformą, żebyśmy mogli tutaj dać jakby niżej bele i to wszystko. I nie mogę tego zrobić, bo... Gra mnie automatycznie łączy z innymi elementami. Może to miało być ułatwienie. Ale mi ułatwienie, naprawdę? Może po prostu ty nie umiesz w ułatwienia. Szop, chodź, tu potrzebuję mięsa. Nie ciachłem cię. Dobra, nie wiem, czy to będzie dobrze. Te mutanty znowu przyszły. No, drom ryje, drom. Ale one nam nic nie robią na razie. Na razie nie. Kelvin, słońce, co ty robisz? Napełniasz tą patyczkami? Napełniaj. Znajdź Boga w swoim życiu.
I strony z światła. Nie, Jay Japy. Dobra, te nie dają patyczka. Dupa, i to miało być bliżej i nie mogę tego zrobić bliżej, bo czemu nie mogę zrobić tego bliżej? Ludzie chyba patrzą się na mnie. Chcemy zrobić platformę. Pamiętasz, gdzie te platformy były? Pod którym tym? No, musisz tam w tej kategorii tę książkę zmienić, czekaj, nie? To były... Tu powinny być... Chyba tutaj. Gdzie to jest czerwony tutaj. Krzak? Tu. O! Aloes, biorę. No gdzie są te platformy? A, i w ogóle to my chyba będziemy robić dom z tego, nie? Z kamienia? Dom, tak, ten taki kamienny. Dobrze, bo mi się bardziej podoba. A faktycznie, można łączyć platformy, jak się je wybuduje, ale... Nie mogę zrobić... A, czekajcie, może się uda, może się uda. Czy zobacz, coś ci się nowego nie zespiło, co bym potrzebował, jakieś pilsy? O, kola. Taśma. Nie mogę. Cholera, radio wziąłem. O, garnek, chyba nie brałem garnka. Mieliśmy garnek wcześniej. Brałem? Nie, ale ja chyba nie brałem. Na tym save'ie. Nie no, na tym to nie. No to już przecież mam. Tu nic nie mamy. No to już mam garnek. I pan, jakieś zwłoki pana. Ładnie. Ale nie ma tego, co chciałem, czyli pilsów. Jakiegoś ciastka. Znaczy, generalnie to my musimy, mówię, musimy chyba te odcinki robić tak, jak robiliśmy wcześniej, czyli tu raz zrobimy to, raz zrobimy tamto, bo w innym wypadku no to będziemy mieli duży problem z tym wszystkim, nie? Myślę, że to Marysia rosła, to nie Także Marysia. Ja myślę, że można nawet zrobić tak, że po prostu zrobimy sobie na zasadzie dwa odcinki zbudowania. I dwa z terenu. I dwa po prostu gdzieś łażenia, bo w innym wypadku, mówię, no nie będziemy mieli, słuchajcie, surowców, nie będziemy mieli też jak się leczyć i tak dalej, więc... To będzie tak zrobić. No na razie najważniejsze to jest zrobić platformę na wszystko. Nie gadaj, to jest na ryby zrobiłem. A, dobra. Zanieś do wody. No przyniosę. Dobra, jedno na wiewiórkę już zrobiłem, teraz drugie na wiewiórkę by zrobić. To się C przynosiło. Tak. Dobra, te kamienie trochę się widzę schowają. A mi teraz tej linki brakuje cholernej. Na to drewno. Nie pij, debilu! Nie zaprzeczę z tym debilem! Wojtek. Kurwa, ty se grabisz. Jak daleko? Nie, i teraz tego nie wyciągnę, prawda? No jednak wyciągnę. Rozpieprzyło mi się. No to jak wyciągałeś? Źle mi się wyciągło. No tak zrobiłem, tylko wyszłem z wody, jak miałem to w C. A to zupełnie znikło? Nie, no deski mi wypadły. No ale to domyślam się, że pewnie ze stratą. One chyba się nie odzyskują. I znowu, wszystkie. O dobra, postawiłem teraz. O, dobra, o coś takiego mi chodziło. Widzisz, Kelwinek, ładnie nosisz patyczki, widzisz? Jak chcesz, to potrafisz, chłopcze. O, ale w końcu można w wodzie, jak pływasz, podnosić. Tak, ze stratą jednej deski. Zawsze można było podnosić, jak pływasz. Nie, czy jakoś nie mogłem? Mogłeś, normalnie, nie mogłeś tylko ryb złapać. W wodzie. No i fakt, dwie wyleciały. Dobra. A gdzie ja to postawiłem? Nie wiem. Ja pierniczę. Gdzie to jest? Czego ty tu skaczesz, kurde? Idź stąd, kolego, co? Chcesz odberwać tyłą? Nie widziałem tego, bo on to dokończył, kiedy mnie nie było. Co za łoś? Kto dokończył? Kelvin? No. A ty mu dałeś coś, jakąś inną opcję? Ja mu nic nie dawałem. On miał patyki zbierać. Chyba, że on z automatu coś dokańcza. Może. Tutaj to drzew się obok. Teraz to będę przynosić kłody. Aha, już nic nie ma.
No kłód to tak mało, dobra. Ale wydaje mi się, że taka platforma tutaj 3, tutaj 3 w zupełności wystarczą. Myślę, że nawet na dłuższy czas, więc nie będzie trzeba tutaj za bardzo robić. Ten dom by trzeba było postawić, Tomek, bo słuchajcie, stwierdziliśmy, że zrobimy chyba taki ten podstawowy. Tak. Tylko ja w ogóle muszę, ale to wiesz co, to jest mała chata z Bali. Bo ja nie wiem, czy jest sens ją robić, bo tam się nie zmieści to duże łóżko. To... Nie? Dlatego mówiłem, żeby zrobić, słuchajcie, zrobimy generalnie tak, zrobimy sobie po prostu dom 2x2, w sensie dwie belowe ściany. Wsadzimy tam tylko łóżko, ewentualnie, nie wiem, może jakąś jedną ze dwie, trzy półki na coś. I to będzie tyle. Tam będziemy tylko spać, bo trzeba ogarnąć to lepsze łóżko, bo wtedy jest lepsza regeneracja. Siły. Po prostu lepsza regeneracja w nocy. No to. No, no i po co żeś tu podchodził pod tą piłę? To się siekierę. Kto? No typ oberwał ode mnie. Ten Juzio. Znaczy Boże, Juzio. Kelvin. Nie Kelvin. Potwór, mutant. No nie wierzę. No to od kiedy się nim przejmujesz? No bo nie chciałem go uderzyć, bo zaraz przyjdzie z kolegami. Ty go nie uderzyłeś, sam się uderzył. Będzie problem. Jak ciapa jak z niego, to już trudno. Nie mogę się przyzwyczaić, że te deski się tak szybko kładzie. No. Od razu po ten, z dwóch. To jest dużo ułatwienia. Tylko wkurza mnie tak ta jedna zostanie. No ale to wtedy wiesz, pojedynczo, nie? Dobra, robię szachownicę. No nie pokazuj mi palcem, bo palcem się nie pokazuje, nie uczyła cię mama. Widzę, że jest potwór. Pracuj dalej. No, mówię, oni na razie nie powinni nam nic zrobić. Teoretycznie. Dobra, wybudujemy też od razu magazyn na bale, na kamienie. Tak, niech on tam się znosi. Tak, i Kelvinek będzie nam tutaj wszystko ładnie ogarniał. To trzeba w sumie zrobić na co? Na mniejsze kamienie. No i na duże, żeby nam też przynosił, żeby ten dom tak, budować, nie? Tak, na duże też. Ale ci deskę wydupcyło? Ale w sensie, co duże? No z których kamieni się dom buduje? Ale my nie będziemy mieli kamiennego domu. Na samym początku sam powiedziałeś, że będzie kamienny dom. Ty już nie pamiętasz, co mówiłeś? Gdzie ja powiedziałem kamienny dom, Tomek? Będziemy mieć dom, ja mówię kamienny, a ty mówisz, że tak. I że mi przytakłeś. Na pewno tak nie mówię. Powiedziałem kamienny dom, a ty powiedziałeś, dobrze, że tak. Będziemy mieć kamienny dom, będziesz go budować, czyli potrzebujemy jakieś 1000 kamienia. Pozbierasz? Super, pozbieram. Dobra. Buduj te magazyny. Tylko musisz to zrobić do następnego odcinka, żebyśmy mieli dom. Więc nie wiem, jak to zrobisz. Buduj magazyny. Ale magazyny są już wybudowane. Gdzie jest na drewno? No, trzeba je postawić. Sam jestem tutaj? No to o to mi chodzi. Jezus, Tomek, ja naprawdę ostatnio z tobą po prostu nie mogę. Nie mogę. Ja też z tobą. Nie mogę. Wmawiasz mi jakieś rzeczy, które w ogóle nie mają racji bytu. Pytałem się o kamienny dom, potwierdziłeś. Nie będziemy mieli kamiennego domu. Pasuje? Moja odpowiedź już? Teraz? Nie, bo potwierdziłeś wcześniej. Trudno, to zmieniłem zdanie. On mnie bullyinguje. Słuchaj, bo Tomek, bo naprawdę... Kończy mi się cierpliwość do ciebie. Żałuję, że nie masz komory. Może lepiej nie. No bo to mi tu nie pasowało. Matko, no to jest patyków potrzebne. A Kelvinek coś tu... Mam, bo ty zabrałeś mu patyki. Zabrałeś Kelvinowi patyki, Tomek. Ja nie. Dobra. Tylko nie wiem, czy może na razie te dwa takie duże wystarczą. Nic nie zapało. Poczekajcie, magazyn kości, magazyn głazów. Na pewno magazyn głazów. Zróbmy, gdzie to drzewo tu jest? Jedno tutaj. Ale ja nie przypominam sobie, Tomeczku, żebym ja mówił, że będziemy mieli kamienny dom. Nie, to ja zaproponowałem, to powiedzieli, że tak. O Jezus, wiesz jak ja cię słucham. No właśnie, wyszło. No, 3x3. No właśnie. Ty mówisz, że będziemy mieć dom, a ja mówię, jaki, z kamienia, a ty no? Ja mówię, to fajnie. Znaczy fundament to se możemy mieć z kamienia, ale na pewno... No i gdzie mi tu w tych krzakach siedzisz, chłopie? Zaraz oberwiesz, no i znowu oberwałeś, no. Jak nas zabiją, to przez ciebie.
Dobra, jeden leży. Bo on się nawinął. Wpadek. Wojtek 10 minut wcześniej. Nie bijemy ich. Zabił ich. No bo się nawinął, no to co ja poradzę? No jak już sam się chciał zabić, no to... Elwinku, słonko, znowu przynosisz patyki na środek. Co ty robisz? Gdzie on się kładzie? Nie, życia nie ma, muszę plisy zjeść. Dobra, czyli też pójdę. O, jestem znowu głodny. A tak, co se zjem? Nic nie zjem. Może jakaś rybcia się złowiła? Chcę w ogóle zobaczyć, ile, jak warte jest to to łóżko lepsze. Nie, nic się nie złowiło. Pewnie źle to też postawiłem. No nieważne. Dobra, to co, idę ci po patyki, co? Czy no patyki, no najbardziej potrzebne obecnie. O, dobra, może znajdę jakieś jedzenie. No to najlepiej takie małe drzewka ścinać, nie? O, Virginia. Bo do Virginii to bez broni wolno. Tylko ja mam wyłączyć broń. Chować ją pod G. Kelvin, ale ty, ona jogę robi? Co ty z Meleksem robisz? I uciekła. Chłopie? No Virginia, możesz się stąd odsunąć? Chciałbym drzewo rąbać, a ty mi tu stoisz. Dziękuję. Potem będzie, że nie wyciągłem, a czy nie schowałem. Czy mam dobrą siekierę ustawioną? No mamy dwie. To musisz tą taką nowocześniejszą. Tą chcę, na jedynce. No. Czerwonych drzew bardzo dużo patyków wypada. Tak, ja właśnie na te czerwone lecę. Bo on rzeczywiście mam najwięcej. O, ryby tu wskakują pod wodę. Pierwszy raz widzę w foreście chyba. Mogłyby nam do tej pułapki, co rozstawiłem tam, wlatywać. Dobra, jeden jest zrobiony na drewno. Okej. Tak, i widzę, że można rzucać po prostu na ten magazyn, to samo się układa. Tak? Właśnie, nie pamiętam, czy wcześniej też to tak działało. Wiem, że na pewno jak się... jak schodziło to drewno z tym... Z linki. Z linki, to na pewno pamiętam, że też się samo układało, ale... czy tutaj też tak było, to szczerze powiedziawszy... Dobra, nie masz miejsca? Bo czemu chociaż te jagódki zjeść? Jagody. Było lepsze to niż nic. No dobra, czekaj, trzeba ten dom zacząć kombinować, tak? Mięso zgniłe, opuść. Ale pytanie, czy nie robimy go chyba tak samo, tak wysoko jak... Też chyba na pół blokach postawimy, co? Czy zrobić w ogóle go wysoko, ten dom? Nie, i tak będziemy mieć ogrodzenie, to będziemy bezpieczni. Czy może tak zrobić, żeby... Bo właśnie zimą będzie problem. Chociaż wydaje mi się, że ta lokalizacja, w której my teraz jesteśmy, ona chyba nie zamarza. Ja nie pamiętam, jak to było u nas zimą. Ej. Ale wydaje mi się, że zamarzają to tylko te miejsca, w których woda nie płynie, a tutaj wszędzie... Częściej nam tu nie zamarzło. A ja właśnie nie pamiętam teraz, wiesz, jak to było. No trudno, najwyżej zimą będziemy się tutaj po prostu bronić. No, nie ma innego wyjścia. Rybek nie ma. Dobra, to ja to robię na pół blokach w takim razie. O, pułapka klapła. Aha, tylko klapła. Czemu tu żadna wiewióra nie włazi? A dałeś im jedzenie, wabik? Jak to się daje, wabik? No nie wyskakuje mi żadna iwchonka. Ja teraz zrobię szanę, pytam, do coś dać? Ja se robię. Kuźwa, ja tu próbuję kliknąć. Czekaj, te pięki mnie tu irytują koło nas. Jeszcze gdzieś? Tak, tu. Kocham budowanie w foreście, to jest takie przyjemne. Do czasu. Do czasu aktualizacji, kiedy rozpieprzy ci dom. Tak. Dobra, i już widzę, że tutaj domu nie postawimy. Gdzie to? No i zaczynają się schody. Nie, wiesz co, bo tutaj są jakieś takie kamienie i niby pieniek mogę wbić w kamień, żeby było śmieszniej, a nie mogę go wbić obok w trawę, nie?
Ej, nie było wcześniej tak. Rzuciłem drewno z daleka i sobie weszło do tego pojemnika. Tak nie było. Właśnie też mi się wydaje, że tak nie było. Dobra, teraz to zatrybi. Dobra. No nie wiem, nie wiem. To a wszystkie te pięki rozbieram koło nas. Ja właśnie teraz nie pamiętam też, wiesz co, czy te pięki to w ogóle to jest co zniszczyć to. Dobra, to już nie niszczę. Nie no, właśnie nie wiem teraz jak to jest z odrastaniem tych drzew. Gdzie trafiły? Dobra, a dalej deficyt w pająkach. Boże, w patyczkach! Co jest? Ja mam jeszcze laga po pracy. Tu są czerwone. Tak, czy ja mogę naprawdę, no dobra, kto tu postawić wszystko tak, żeby było ładnie i żeby to działało? Dobra, jagodkami się trochę najadłem. No spokojnie, no dzisiaj kończymy tą bazę, tak powiedzmy. Tak. Więc w następnym już pójdziemy chyba na jakiś wojaż. Wojaż. I trzeba będzie ogarnąć. O, dobra, mogę teraz tutaj, okej. Okay, dobra, no to będzie w ten sposób. Dobra, wezmę jeszcze jeden krzaczek, muszę się zawrócić, bo będę już pełni. Dobrze, już nam się skończyło drewno. Wiesz co, przynosiłem. No to już zużyłem. I to jeszcze też nie wszystko, bo mamy dopiero podstawę, gdzie jest chałupa. Masakra. Czemu to jest krótsze? Czemu to się nie równa? Co tu chodzi? O co tu chodzi? Szampan rozlewa się. No ej, nie rozumiem tej gry. Ale w tamtej wersji też tak było z tym. Jakoś tak dziwnie. Dobra, czyli ja tu będę potrzebować całe bloki, w takim razie nie ten półblok. Mamy drewno jeszcze? Coś tu jest? Nie, no link nie mamy. Więc mógłbym iść tutaj na drewno. Chyba tutaj tego drewna sporo. To może ustaw, może by teraz drewno przynosił, nie patyki? Ale po co ja mam mu Tomek ustawiać drewno, skoro my drewno i tak musimy sami nosić? Nie, on niech zbiera patyki i my się zajmiemy drewnem, a patykami, no po co, nie rozumiem. Nie, bo on tak wolno te patyki zbiera szybciej, ja to robię. No ale drewna też ci nie będzie szybciej nosił. Przynajmniej a tak to wiesz, my przynajmniej fizyczną. Robimy... No to zleć mu jak chcesz, no tylko że to jest bez sensu, bo my szybciej zużyjemy niż on będzie chodził. No ale jak chcesz, to zlecaj. Nie chce mi się do niego iść. Tak myślałem. Co? Gdzie jest moja piła spalinowa? Wiesz co, wnioskuję, że gdzieś w cave'ach. Dzięki. A co tu się zbugowało teraz? O, widzę szopa na drzewie. No ja nie mo... What the heck? Szop, czy ty spadniesz po pierwszym uderzeniu? Nie. Ale chcę zobaczyć, jak ty spadasz, jak to zerzę na to drzewo. Dobra. Ej, zaskoczył tylko! Łajza. Ja to myślisz? Że ci będzie spadał? No. Dobra, tu było to drewno, to je teraz poprzynoszę. Pa, 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 pa. Nie, tak wcześniej nie było tym rzucaniem drewna. Definitywnie. Ale już mi się nie, chyba musimy jednak zrobić to na trzy, bo drzwi nie będą po środku wtedy. O nie, asymetria musi być. No, niestety. A ten coś? Ale plus jest taki, że nie trzeba już łączyć jakby tak dokładnie tych bloków. Że same się tam łączą? Tak, więc na przykład niepotrzebne są w ogóle te niektóre. Jeżeli są obok siebie,
to te belki, które je jakby wspierają no. pomiędzy, one nie muszą być tak jak wtedy, bo wtedy to my musieliśmy mieć jakoś tak zrobione, żeby one były jakby na równi, nie? No. A tutaj teraz można... W sensie inaczej. Taki krzyżak musiał być, bo inaczej się chyba nie dało postawić, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze. Ale widzę, że Virginia się już ze mnie zakumplowała. Tak sobie siedzi u nas, kawkę pije? Nie, raczej wątpię. Dalej się nas boi, widzę. No bo siekierą mi przed nosem przyleciałem. A, no to... No, nie będę ciągle chować, jak ona sobie łaskawie łazi, ty. Damulka, ty. Ale Virginia się w miarę szybko zaprzyjaźnia, także... Niech wie, że na wsi jest, a nie w mieście. Dobra, Kelwinek ładnie patyczki nosi, elegancko. Ja jest już prawie jeden magazyn drewna mu zupełniłem. A, bo ty tam aha, dobra, no ja nie potrzebuję tam. A co, ty se Kelwinka tam pochwaliłeś? Co? Kogo ty pochwaliłeś, że co, kto, co? Czego? Ty słyszysz w ogóle, co ja mówię, nie, o właśnie, czym mówię? Nie, ty my się jakoś... No to czemu do mnie już od razu z ryjem? Jeszcze nie użyłem ryja, ale widzę, że my się nie komunikujemy ze sobą. To ty się nie komunikujesz ze mną. Komunikujesz? Komunikujesz. Tomek, co jest z tobą nie tak? Nie wiem, tak twój dom z kamieni. Ale kamyczki żaden dom zbieram. Z kamieni. Przerabialiśmy już ten temat, nie będzie domu z kamieni. Ale kamienie zbieram. No ale po co? Na dom z kamieni. To ci się w pułapce coś złapało w ogóle. No znaczy jak chcesz, to sobie wybuduj, no ja będę miał ładny tutaj z drewienka. Już jest prawie skończone, jeszcze tu sobie taką werandę zrobię. Co mi się zapało? Mięso? Obydwie pułapki. No ja nie wiem, tylko przechodziłem koło jednej i widziałem, że tam się coś nie, złapało. Puste, nic tam nie wchodzi. No to nie wiem, była zatrzaśnięta. Wyrzuć nie wiem, to. Co ty tam hodujesz. Ja nie wiem, czy Kelvin tam jakiś tych naprawdę nie dawał jakiegoś tego. Nie, no nie ma nic takiego, Tomek. Trzeba, wiesz co, rozłożyć ten namiocik. O, i teraz pytanie, czy ja teraz na przykład... A nie, tu nie będę mógł chyba. A nie, będę mógł zabrać te poboczne. Kuźwa, Virginia na włościach, no. No właśnie, tu babo, a nie. Ile tego drewna sześciana, aż tak dużo? No dużo jest potrzebne. Nie, dużo ściąłem. Te połówki przerób na ten, do kominka, nie? Na razie to niech one sobie leżą. Tu jest... Nie lubię tego przejścia na noc, takie dziwne, takie szybkie. No ale w sumie jakby nie patrzeć, bo teraz mamy wiosnę, wiosną też się szybko przecież ciemnia. No nie tak, że mrugnę już ciemno. A czy masz tu real time? Nie. Nie, ale to nie rzutuje, że mogło być trochę wolniej. O, czemu to jedno nie weszło? No. Dobra, pozbieram to, ten drewno do końca i kończymy. Tylko to jest jakieś never ending story, to jest tym drewnem. Chodzę i końca nie ma. No to. Końce. Znaczy nie wiem, czy w sumie w następnym odcinku nie dokończymy tego domu, bo w sumie. Nie dużo zostało. Została jedynie do zrobienia podłoga, schody, okna i dach. Więc myślę, że w następnym odcinku. Słuchajcie, bo najważniejsze to jest to. Musimy mieć dom i magazyn. Reszta potem to już opcjonalnie będziemy sobie budować, bo tutaj z tego co widziałem po komentarzach, to zdania były podzielone, jeżeli chodzi o kwestie. Kto chce co widzieć na odcinku, ale w większości tutaj osób, które pisały, no to jednak chcieli, żebyśmy robili wszystko. Wszystko. Ale pomijamy na pewno niektóre elementy, bo one będą po prostu za długie, jak na przykład, nie wiem, chociażby mur. Może z tym murem to po prostu sobie to sobie zrobimy jakby. Poza. Poza, tak. Jeżeli mamy kończyć, to chodź, bo tu jest łóżko rozstawione. No właśnie, wiesz co, wiem, że też liczby... O, znalazłem.
Boże, dobrze ty mi się podświetlasz, bo bym ci nie trafił. Tylko uważaj, jak tu będziesz szedł, bo tu jest tak wiem. bokiem. Kelvin. Wiem, że nam sabotuje. Gdzie to jest? Jezus Maria, zjadłem muchomora. Jak? Przyciskałem E, żeby to podnieść. A nie przytrzymałem. Daję Y. Jakie Y? No bo ja mam na Y. A. Ty masz na Z. I teraz sobie zapisz. Ja najpierw sobie zjem i się napiję. Nie mam co jeść. Zanim to zrobię. Nie masz picia, batonika, nic? Nie mam już batonika właśnie, dlatego chodziłem na jagody. O, czekaj, pułapka mi się zapała. Czemu pusta? Ale czekaj, może fiszka będzie. Oczywiście, że zgubiłem sobie, gdzie to było. Mam ryby. No ale to i tak z rybami na razie nie mamy co zrobić. O! Trzeba wiem, co zrobimy. Tutaj koło domu... Ognisko. Pod domem wybuduje się od razu ten kominek taki z kamienia, bo tutaj tego kamienia leży dużo, więc możemy wykorzystać. No a zrobisz takie zwykłe ognisko, to byśmy mieli ryby. Ale wiesz co, to możemy... Nie, Tomek, to od razu się zrobi ten ale lepszy... Ale na dworze już... tak będziemy potrzebować jeden do kości. Ale to nie będzie w domu. No dobrze, dobra, ja zapisuję. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję naszych kanałach, by znowu Wojtek. Byłem. Był Kelvin. Byłem. I była też Virginia. Tego kominka, gdzie jest ten kominek? O! Virginia schowałem! No i patrz. Schowałem, a i tak uciekła. I ten kominek możemy sobie postawić na przykład tu. O! Bo trzeba będzie go ustawić jakoś. Także jakoś będzie. Aha, dobra. Kończymy? Więc tak, do następnego razu. Pa, pa! Bye, pa! Bye.